Hej, cześć, siemanko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Tobiasz i w tym filmie opowiemy sobie o nowym sezonie na Rollercoinie. Jest to świetna sprawa. Ja w ogóle dzisiaj chciałem sobie wejść na Rollercoin, ale się okazało, że tam mają przerwę techniczną. Myślałem, że nie wiem, coś pousuwają, ewentualnie jakąś, coś małego dodadzą, a się okazało, że już się zaczął event. Szczerze spodziewałem się, że event zacznie się jakoś, nie wiem, na święta czy coś takiego. Może o tym gdzieś pisali, ale ja nie za bardzo czytam te informacje. No ale wszedłem jakoś pół godziny temu i już było. Mamy nowy event i dodał on świetne zmiany. Moim zdaniem stała się najlepsza możliwa rzecz, czyli dodali Litecoin na moją ulubioną kryptowalutę. Trochę pod wpływem emocji od razu przełączyłem całą moc na Litecoina, a no zapomniałem, że Zawsze jak dodają nową kryptowalutę, to nie można jej wypłacać i tak przez najbliższy sezon lub dwa, więc no cóż, bo wcześniej kopałem matiki, znaczy tutaj trochę zbierałem, no i myślałem, żeby właśnie sobie teraz pozbierać Litecoina i wypłacić, no ale jak widzicie, zapomniałem o tym, że po prostu wypłaty są jeszcze niemożliwe. Co do tego nowego eventu, Wnosi on bardzo dużo do tej stronki, i moim zdaniem był to jeden z lepszych, jak nie najlepszy no najlepszy nie, bo najlepszy wniósł nam marketplace'a ale jeden z najlepszych eventów. I ogólnie bardzo się cieszę, że wreszcie podnieśli nagrody. Napisali tutaj, że łącznie razem z Litecoinem dodali plus 25% do nagród, więc fajnie yy, jak widzicie, nie wiem Bitcoin, a teraz wykupimy 32 500 Satoshi, znaczy cały blok tyle wynosi Ethereum 0,0055 yy, Binance Coin też fajnie podnieśli Solany bodajże o 100% podnieśli, bo chyba było ale, znaczy 0,5 znaczy 0,05 ale nie jestem pewien yy, Trona nie wiem czy podnieśli było albo 40, albo 60, ale chyba nie podnieśli. Nie wiem, nie ma to za bardzo znaczenia. Ogólnie tak poza tym tymi rzeczami, o których właśnie tu mówię, oczywiście jest to zwykły event. Tak jak tu możecie zobaczyć, wnosi to oczywiście nowe koparki do stronki. Ceny są chyba takie same jak poprzednio, czyli 99,95 RLT za zwykły event pass i 700 rlt za automatyczne y, otrzymanie wszystkich nagród y, fajnie że znowu nie kupując event pasów możemy fajnie sobie tutaj coś dostać już chyba, nie tutaj dopiero ósmy poziom daje nam darmową koparkę y, czekajcie jeszcze sobie zobaczę 18 też daje fajną kopareczkę myślę że to będzie mój cel żeby do tego mniej więcej dojść RST właśnie, RST znowu wróciło, ale o tym za chwilę yy, przejdziemy sobie do ostatniego poziomu. Yy, jak widzicie nie są to aż tak duże nagrody, bo największa koparka daje nam 213 tracherszy na sekundę. Yy, tutaj jest 78,5, tutaj znowu 213, tu 152. Więc generalnie nie ma takiej nagrody głównej jak to na ogół było, ale fajnie łącznie możemy sobie dużo zebrać. Nie wiem czy jest to napisane ile dokładnie, ale w ogóle zauważyłem, że aż 107 dni to jest strasznie dużo. Wydawało mi się, że yy, na ogół było tego mniej 60 dni, coś takiego, ale to dla nas lepiej. Możemy więcej uzbierać i nie ma do uzbierania 500 experience pointsów, tylko 350. Co jest moim zdaniem bardzo fajne. Zadania są bardzo podobne jak poprzednie, jak nie takie same, chyba nawet takie same, więc ok. One są trochę trudne do wykonania. Generalnie te completed task to może być trudne. 80 gierek zagrać też. Make 20 merges to też jest dość trudne do wykonania. No i wydajemy RLT, dostajemy 25 experience pointsów i za 9 daily questów dostajemy 30 expa. Dodatkowo tu jeszcze pisali o fajnych rzeczach, że dodadzą wkrótce regały z bonusami, co jest świetnym pomysłem, moim zdaniem. Chociaż dla ludzi, którzy zakupili regały zwykłe już do wszystkich swoich pokoi, no może być to zła wiadomość. Seasonal Store wygląda bardzo podobnie. Yy, tylko ten box z koparkami jest tańszy, bo nie mamy 2000 RST, tylko 1500, ale na przykład dla mnie to jest bardzo zła wiadomość. Yy, znaczy, może nie to bezpośrednio, ale to, że po prostu już RST nie dostaje się od osób zaproszonych i szkoda, bo ja dużo akurat wyniosłem z poprzedniego eventu dzięki moim zaproszonym. Jezu, już ta nagroda Litecoina mocno spadła, z poprzedniej, znaczy z pierwszej dostałem 239 i z drugiej 230, a z tej, no już jest 214 No, ludzie chcą przetestować Litecoina, jak to zwykle bywa Jeszcze nie wiem, czy wspomniałem, ale przekroczyłem właśnie kilka dni temu jeden petahash na sekundę Cieszy mnie to bardzo, zrobiłem fajnego flipa na koparkach Zakupiłem tą i tą bodajże sprzedając trzy słabsze Więc generalnie jestem zadowolony z tego tak naprawdę nie ma tutaj co za dużo opowiadać. Musicie też sami sobie zobaczyć, jak to wygląda ten cały event. Jeśli chce, jesteście nowi i chcecie dołączyć do tej stronki, to macie link w opisie. No i co? Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć.